Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Henryk Rataj, szef powiatowych struktur SLD w Świdnicy. Panie Henryku, jeszcze przed wyborami słychać było, że zamierza pan zrezygnować z kandydowania na funkcję przewodniczącego. Jeśli jest to prawdą, co się wydarzyło, że zmienił pan zdanie? Tak, jest to prawdą. Od wielu miesięcy zapowiadałem, że chcę zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego. Oczywiście nie rezygnując z działalności w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wręcz odwrotnie, ale uważałem, że ilość lat pełnionych przeze mnie funkcji przewodniczącego struktur powiatowych należy zakończyć i powinna objąć to nowa osoba. Do soboty osoba, która wyrażała chęć kandydowania, przyszła w sobotę na zjazd i oświadczyła, że ze względów czysto własnych, osobistych, zdrowotnych, rodzinnych nie może się podjąć pełnienia tej funkcji. Z sali podczas zapytania o kto będzie chciał pełnić tę funkcję nie padło żadne nazwisko. Ostatecznie zostało ponownie zgłoszone moje nazwisko. Jestem osobą odpowiedzialną i uznałem, że nie można zostawiać struktur powiatowych bez przewodniczącego i wyraziłem wolę ubiegania się o funkcję przewodniczącego. Jednocześnie zaznaczałem, że w przeciągu najbliższego pół roku powinniśmy znaleźć pośród siebie osobę, która jest godna i będzie mogła tą funkcję pełnić. Świdnicki zarząd przeszedł ostatnio istną rewolucję. Czy jest szansa, że nowe twarze pojawią się także w zarządzie powiatowym? Tak. Również w zarządzie powiatowym znajdą się nowe twarze. Zarząd powiatowy będzie liczył 8 osób. Tak ustalił zjazd taką wielkość. Oczywiście na najbliższej posiedzeniu, najbliższym Rady Powiatu będą osoby pretendowały ze składu Rady Powiatu do zarządu. Ja osobiście będę proponował, żeby każda miejscowość, tam gdzie mamy swoje struktury organizacyjne, była reprezentowana w zarządzie. Jakie ma pan plany na najbliższe miesiące jako przewodniczący? Na jakich działaniach zamierza pan skupić swoją największą uwagę? W chwili obecnej, jeżeli chodzi o sam powiat, najbliższe działania, jakie będą, to oczywiście organizacja tych przedsięwzięć, które dotyczą obchodów Święta Pracy, które dotyczą konferencji, uczestnictwa naszego w konferencji ogólnokrajowej samorządowców, następnie działania, i dyskusja, która będzie prowadzona przed Kongresem Lewicy w jesieni bieżącego roku. Poza tym będziemy swoje działania kierować na podwórko powiatu, bacząc na wszystkie te działania władz samorządowych, w których my jako Lewica nie uczestniczymy, i zgłaszać, podejmować działania dotyczące bezpośrednich spraw związanych z codziennym życiem z ludności, społeczności miejscowej, powiatowej w swoich regionach. Co według pana jest największym problemem SLD dzisiaj? Dzisiaj największym problemem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest brak wzajemnej współpracy między poszczególnymi strukturami, które funkcjonują po lewej stronie sceny politycznej. Brak wspólnego działania. Wynikiem tego braku jest właśnie dzisiejsza sytuacja, gdzie zostaliśmy poza parlamentem. Brak zrozumienia do działań w jedności. SLD w powiecie ma trudniejszą sytuację niż w Świdnicy. Jak zamierza pan zmienić tę sytuację? Rzeczywiście mamy w Świdnicy, powiedziałbym, bardzo dobrą sytuację. Mamy większość, dużą grupę radnych, 5 osób radnych w Radzie Miasta. Mamy panią prezydent, która wywodzi się z naszych szeregów. Oczywiście w powiecie jest troszeczkę inaczej.
ale nie jesteśmy bez głosu w powiecie, bo w Szczegomiu w Radzie Miasta i Gminy mamy 3 swoich radnych, w gminie Świnica mamy 1 radnego, mimo że w wyborach samorządowych zgłosiliśmy własnych kandydatów i sympatyków lewicy we wszystkich okręgach wyborczych, no niestety udało się go wprowadzić w tych 3 miejscowościach. I tu jest dla nas ogromne dzisiaj już zadanie, gdzie nie tylko skupiać się na pracy, na kandydatach, którzy się wywodzą z lewicy, ale również prowadzić działania, rozmowy, przekonywać i przygotowywać ludzi spoza lewicy, ale o poglądach lewicowych, którzy zgadzają się z naszym programem, którzy chcieliby ten program realizować, aby mogli w następnych wyborach uczestniczyć w życiu samorządowym. A jak przekonać do siebie wyborców? Jak odzyskać zaufanie ludzi, żeby ten wynik kolejnych wyborów był lepszy? Być z wyborcami, między wyborcami. Trzeba widzieć ich problemy codzienne. Trzeba się z nimi spotykać, rozmawiać. Między innymi chcemy reaktywować. Uważam, że to jest bardzo dobre działanie, aby w tygodniu wyznaczając przynajmniej 2 dni określone i przyjmować mieszkańców ze swoimi problemami, niekoniecznie dotyczące działań lewicy, ale problemami własnymi, życiowymi, które dotyczą działań samorządowych i wyższych. Jesteśmy gotowi tych ludzi wspierać i włączać się w rozwiązywanie ich problemów, ale i też im na co dzień pomagać. Czego możemy życzyć Panu na najbliższy miesiąc? Dużo wytrwałości, odporności i czasu do możliwości współpracy ze społecznością świdnicką i powiatu świdnickiego. Szanowni Państwo, chciałem złożyć z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu świdnickiego, aby święta przebiegały w atmosferze rodzinnej, w atmosferze spokoju i wzajemnego poszanowania się. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.